Witajcie, ja jestem Atus, witajcie w kolejnym odcinku ze Skyrima. Jesteśmy po rozmowie z siwobrodymi, nauczyliśmy się trąby powietrznej i drugiego słowa nieumkniętej siły Ro. I teraz sobie zrobimy quest jakiegoś pobocznego. I jak myślicie, co będziemy robić dzisiaj? Ruszymy do białej grani, gdyż jak na razie to nas trzyma przy życiu. I właśnie jak już mowa o towarzyszach, bo teraz mamy o towarzyszach notatkę, to spróbuję do nich dołączyć. W końcu niby to nie jest nic ważnego, ale warto by mieć jakąś gildię. Jak pamiętacie, siedziba towarzyszy jest hej, czegoś takiego nie widzi się codziennie. Siedziba towarzyszy jest dokładnie na prawo od przystani. Ale wpierw sobie znajdźmy nocleg, bo wiecie, bez noclegu żeby nie pośpimy. Za epoki napaści Kres, za śmierć, co oszczędziła nas. Tylko pierwszy trzeba, kurde, kupić ten pokój. No zejdź mi drogi, no. Ale i stalą ich wygnamy. Koniec z Ulfrikiem, król może chcą. Przynieście miodu tym radosnym sercom. Lubię tę pracę, ale jestem gotowa przejść na emeryturę. Myślałam o sprzedaniu gospody i... Sovngarde wzywa, z naszych ciał duch uleci. Ale ziemia... Dobra, stać mi, że zapłacę. Czy nie? A za darmo jednak. Okej. Oczyścimy. Może przekupimy naszą panią i za darmo sobie pokój załatwimy. Co podać? A, szukasz czegoś? Czujesz głód, zmęczenie, czy tylko pragnienie? Ha? Oczywiście, że pragnienie. No kurde, nie patrz się. Pragnienie tego, jak tak? To się nazywa, namiętności. I co tu by wybrać? Może opcję tą. Czy może tą? A to może tą spróbuję. Zobaczymy, jaka scenka będzie. No i koniec zabawy. Trafił się bukak w jej ściele. Moc nie jest dokładny, ale tak dla urozmaicenia nawet fajnie się gra na nim.
Tylko czemu nie mam butów na sobie? Nie wyglądasz najlepiej. Chyba butów nie założyłem. Właśnie tej kobiety nie odnalazłem, o dziwo. Proszę jedynie o kilka... Timów, by móc kupić kolację. Ostrożnie! Czym ci mogę pomóc? Czego ci potrzeba? Jesteś po ślubie? Bo tak wyglądasz. Koniecznie traktuj żonę z szacunkiem, na jaki zasługuje. Jeśli tak? Wpadniesz na mojego męża, Nazima, przypomnij mu, że ma żonę. Trudno o takich przyjaciół jak ty. Potrzebujesz czegoś? Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Ach, co ja mówię, to jasne, że nie. Witaj, przyjacielu. Potrzebujesz jakichś łuk i strzały dla najlepszych chłopców. No to chętnie sprzedam te swoje rzeczy, jak już mam opcję. Kolejny tak, naprawdę jestem klient. Zajęty, więc... Jestem dowódcą Straży Białej Grani. Moi chłopcy cię ochronią. Nie bój nic. Tylko pytanie, czemu nie mogę, kurde, do tych towarzyszy dojść?
A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Wyglądasz trochę niewyraźnie. Na pewno nie trzeba było zostać w domu, w łóżku. Nic nie zrobiłem. No i chyba już opcja jest, żeby to nie dołączyć. Wystarczyło zaktualizować questa. Traci znowu swoje. Dalej, pracuj nogami. Utrzymuj równowagę. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Samemu Izgramorowi nie starczyłoby cierpliwości, by zająć się tutejszym motłopem. Nie przyjmujemy każdego mlekożłopa, który się napatoczy. Porozmawiaj z Kodlakiem, jeśli uważasz, że możesz dołączyć do towarzyszy. W porządku. Walka! Potrzebujesz czegoś? Masz jakieś szanse? Pozwolisz mi to obejrzeć, czy nie? Rządzi czym? Ja rządzę sobą, a ty rządzisz sobą. Jeśli chcesz do nas dołączyć, porozmawiaj z Kodlakiem. Kto teraz wygrywa? Ach, zapchlony nwa! Żałosna z ciebie! Wynoszę się stąd. Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Przygarnął mnie i pomógł mi odmienić życie. Nie pamiętam twojej twarzy. Mam cię na oku. Wciąż czuję zew krwi. Obcy wkracza w nasze progi. Doprawdy. Pozwól, że na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Mistrzu, chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu go. Nie jestem niczyim mistrzem, Vilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr, dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Możliwe. Oto Vilkas sprawdzi siłę twojego ramienia. Vilkas, zabierz go na dziedziniec i zobacz, co potrafi. Tak. Czyli będziemy się bić? Czyli taka typowa inicjacja. Staruszek kazał mi się tobą zająć, więc weźmy się do roboty. Spróbuj się na mnie zamachnąć parę razy, sprawdzimy, w jakiej jesteś formie. Nie? Martw się,
Wytrzymam to. Najsmira! Nie uciec stąd szybciej! Może przeżyje! Co to miało być? Nie paramy się tu magią bitewną, świeżaku. Nie trzeba było tu przyłazić. Nieźle. Masz bardzo pewną rękę. Nieźle. Następnym razem nie będzie tak łatwo. Może ci się uda, ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób, co każę. Oto mój miecz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia. Uważaj, ten oręż jest prawdopodobnie wart więcej niż ty. Czyżby? Mi się wydawało, że mój jest bardziej kosztowny. Tylko ma 15, a mój ma więcej. Bo mój ma jeszcze Fire Aspect w sobie. Więc kto tu ma lepszy oręż? Wiadomo, że ja. O, nie widziałem cię tu wcześniej. Mam rację? Zapewne chcesz porozmawiać z jednym z towarzyszy. Przepraszam, jeśli zapomniałem. Nie mogę ci ciągle pomagać. Słyszałem, że posiadasz hart ducha. To dobrze. Być może uda ci się jeszcze do nas dołączyć. Nie ustawaj w staraniach, chłopcze. Zawsze spoglądaj w przyszłość. Obcy wkracza w nasze progi. Jeśli masz tu jakiś interes, mów. Nie marnujmy czasu na rozmowy, gdy możemy okryć się chwałą. No i co? Może muszę ten miecz przekazać, może potem mnie przyjmie. Mam, że masz następne pytanie. Dominium okryło hańbą nas wszystkich. Co cię tu sprowadza? Zgaduję, że to twój pierwszy raz w tych stronach. Oj tam, nie przejmuj się. Kiedyś wszyscy byli szczeniakami. Po prostu nie lubią o tym mówić. I nie rób zawsze tego, co ci każą. U towarzyszy nikt nikim nie rządzi. Sam nie jestem towarzyszem. Ale żaden z nich nie potrafi się dobrze obchodzić z kuźnią. A dla mnie to zaszczyt móc im służyć. Nazywam się Eorlund Siwowłosy. Pracuję w niebiańskiej kuźni. Najlepsza stal w całym Skyrim. W całym Tamriel. Nie wiem, jak im się to udało, ale dopięli swego. Od czasów Isgramora nie mieli żadnych przywódców. Kodlak jest heroldem. Swego rodzaju doradcą całej grupy, choć każdy mąż odpowiada za siebie. Każda kobieta też. Chciałbym cię prosić o przysługę. Pracuję nad tarczą dla Aeli. Moja żona jest w żałobie i niedługo muszę do niej wrócić.
Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś się zaniósł to Aeli w moim imieniu. To czemu? Nie, nie jest no. Tylko zwyczajna przyzwoitość. Pomóż staremu kowalowi. Muszę wracać do pracy. Czyli to bodajże jest, jak pamiętam, ta kobitka, którą spotkaliśmy pierwszy raz, jak walczyła z gigantem. No wiecie, ta z tymi barwami zielonymi na twarzy. Dobrze się czujesz, słonko? Nie wyglądasz najlepiej. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Ach, dobrze. Czekałam na to. Zaraz. Pamiętam cię. Więc staruszek sądzi, że masz do tego serce. Znasz go? Widziałem, jak trenował na dziedzińcu z Wilkasem. Ach, tak. Podobno dostał od ciebie tęgielenie. Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? A, człowiek czynu. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. Farkas! Ktoś mnie wołał? Oczywiście, lodowy muszczku. Pokaż ci świeżynce, gdzie śpi reszta żółtodziobów. Nowa osoba? A, pamiętam cię. Chodź za mną. Skior i Aela lubią mi dokuczać, ale to dobrzy ludzie. Zmuszają nas, byśmy byli jak najlepsi. Miło jest zobaczyć w okolicy jakąś nową twarz. Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. To życie bywa ciężkie. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. Tilma utrzymuje to miejsce w czystości. Zawsze to robiła. A więc jesteś. Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć dla ciebie jakąś robotę. Powodzenia. Witaj wśród towarzyszy. Dzień dobry. Po co to robisz? Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia, otrzymaliśmy wieść o kimś, kto potrzebuje pomocy w twierdzy Białej Grani. Nie wiem, o co walczą. A poza tym, to nie jest nasza sprawa. Musisz się tam udać, wyglądać na twardziela i zmusić tego mlekożłopa do uległości. Nic więcej. Nie chcę słyszeć o zabijaniu, rozumiesz? Spróbuj nie dać się ponieść. Zanim to przyjęli, byłam najmłodszą towarzyszką. To pewnie dobrze. Znaczy, że mogę ci pokazać co i jak. O, witam. Zabiłam wczoraj niedźwiedzia. A tobie udało się coś upolować? Do następnego razu. Jeżeli krąg za ciebie ręczy, moja przysięga zmusza mnie do uszanowania ich woli. Mogę. To może ocalić ci życie. W porządku. Jakie ładne kolory! Jakie ładne kolory! Jakie ładne kolory! Wciąż nie mogę pojąć, dlaczego Skior cię wpuścił.
No i to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Dołączyłem do towarzyszy, przynajmniej tak mi się zdaje. No i zobaczymy, co w kolejnym odcinku będzie, czy też będę kontynuował fabułę, czy zagłębię się trochę w te questy poboczne. Bo serio gra wciąga i tak serio nie chcę mi się tak szybko kończyć tej fabuły. Chociaż to tak nie ma znaczenia, bo po skończeniu fabuły i tak można dalej grać. Ale no kto wie, no zobaczymy. Widziano cię z towarzyszami. Podążasz drogą honoru. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się po drugiej stronie bramy. Jeżeli potrzebujesz, trzymajcie się. Cześć.